Mieliśmy sędziów dublerów, teraz mamy też dublerów ambasadorów. Tylko to już nie jest tylko nasz wewnętrzny polski problem. To jest kwestia naszego wizerunku na świecie. W kolejnej odsłonie wojny rządu z prezydentem padają oskarżenia o skrajną nieodpowiedzialność i o manipulację. Zaraz wam wytłumaczę wszystko, o co w tym dokładnie chodzi. O kulisach swojego odwołania, którego nie uznaje po raz pierwszy publicznie kanałowi Zero, opowiedział też Jarosław Guzy. Czyli według rządu były ambasador, a według prezydenta obecny ambasador w Kijowie. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Jest mi naprawdę wstyd, że muszę nagrać ten komentarz. Mi jako osobie, dziennikarce, która od kilkunastu lat zajmuje się sprawami zagranicznymi, w tym polską polityką zagraniczną. Jest mi wstyd, że nie potrafimy, że polskie państwo nie potrafi, że polska klasa polityczna nie potrafi załatwiać takich rzeczy dyskretnie i nomen omen z klasą. Bo my naprawdę nie jesteśmy ani pierwszym, ani ostatnim państwem, które musi funkcjonować w warunkach tak zwanej koabitacji, czyli w warunkach, w których rząd i prezydent są z różnych obozów politycznych. Ale to my nie radzimy sobie z tym do tego stopnia, że chyba już pół świata zastanawia się, o co nam właściwie chodzi. Sprawa ambasadorów, a właściwie tego, kto polskim ambasadorem jest, a kto nim nie jest, ta sprawa nie jest nowa, ale drugie, a właściwie kolejne życie dał jej właśnie premier Donald Tusk, który w mediach społecznościowych zaatakował prezydenta. Donald Tusk de facto zarzucił Andrzejowi Dudzie działanie na szkodę państwa. Zarzucił mu to, że blokowanie przez niego nominacji ambasadorskich w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Izrael, Ukraina czy przedstawicielstwo przy Sojuszu Północnoatlantyckim to jest działanie skrajnie nieodpowiedzialne. Prosiłem, tłumaczyłem, wszystko jak krew w piach, napisał Donald Tusk, no i dodał, że 299 dni, które zostały do końca kadencji Andrzeja Dudy, to o 299 dni za dużo. Reakcja prezydenta była natychmiastowa i to reakcja z osobistego konta Andrzeja Dudy, nie z konta kancelarii prezydenta. To była bardzo emocjonalna reakcja, mimo że problem z ambasadorami mamy od marca. Prezydent napisał, że premier manipuluje, że my wciąż mamy ambasadorów w Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie, dlatego że on ich nie odwoływał, a tylko on jako głowa państwa może ich skutecznie odwołać. Problem w tym, że Donald Tusk i MSZ zmusili ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają im wykonywanie zadań, a to istotna różnica. Napisał Andrzej Duda, no i to nie koniec, bo w całej tej zabawie, która z dyplomacją ma naprawdę niewiele wspólnego, głos zabrał też szef wywołanego do odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ustawa mówi o służbie zagranicznej, przyjęta w 2021 roku, a więc podpisana przez pana prezydenta, że ambasadora mianuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych. Taki wniosek mój do pana prezydenta trafił, poparty zgodnie z innymi przepisami pozytywną opinią Konwentu Służby Zagranicznej, pozytywną opinią Komisji Sejmowej do Spraw Zagranicznych oraz zgodą na przyjęcie przez państwo Izrael. Mimo to pan prezydent tego wniosku nie podpisuje. A ludzie pana prezydenta motywują to tym, że ja mam najpierw uzgodnić, na kogo złożę wniosek. No wybaczy pan, nie ma na to podstawy ustawowej. Ja składam wniosek na tego, na kogo chcę złożyć wniosek. A pan prezydent no, może skorzystać z swojego prawa i obowiązku konstytucyjnego i mianować lub nie. I pan prezydent tego nie robi. Gdybyście się zgubili, to jeszcze raz. W marcu Radosław Sikorski zdecydował, że 50 polskich ambasadorów kończy swoją misję, a kilkanaście kandydatur zaproponowanych przez poprzednie kierownictwo resortu zostaje wycofanych. Tylko że prezydent tej decyzji nie uznał. I jedna, i druga strona powołuje się tutaj na ustawę o służbie zagranicznej z 2021 roku, która w swoim artykule 39 mówi, że ambasadora mianuje i powołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez
prezesa Rady Ministrów. Minister spraw zagranicznych interpretuje ten przepis tak, że jest to tylko formalność ze strony prezydenta, z kolei prezydent uważa, że ma tu prawo decydować, czy kogoś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, czy nominuje, czy odwoła, a sytuacja faktyczna wygląda tak, że prezydent nie odwołał i nie mianował, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych zadziałało dalej tak, jak uważało za słuszne. Akurat miałem urlop zaplanowany w lipcu, natomiast przyjechałem do Kijowa, żeby pozbierać rzeczy ze swojego gabinetu i musiałem również opróżnić hotel, za który notabene sam musiałem zapłacić, bo ambasada przestała płacić za wynajmowany apartament w hotelu. Dosyć skromny notabene, żeby nie było wątpliwości. W związku z tym przyjechałem w czasie urlopu do Kijowa i okazało się, że moja karta dostępowa do ambasady jest unieważniona, więc stoję przed furtką i czekam, aż ktoś mnie wpuści. Jeśli chodzi o mój gabinet, to również był problem, bo ja go zaplanowałem przed wyjazdem na urlop, wiedząc, że tutaj mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Funkcjonariusze SOP-u to zrobili natomiast na moje polecenie. Natomiast potem w gabinecie podobno nie miałem urzędować sam. Było polecenie z Warszawy, że mam towarzyszyć jako osobie, nie wiem, podejrzanej, niepewnej, funkcjonariusz SOP, ewentualnie ktoś odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa w ambasadzie. No i jeszcze tam cała lista szykan oczywiście, bo w konsekwencji na przykład skonfiskowano moją korespondencję. To znaczy nie mam dostępu do korespondencji, która przychodzi do ambasady, również do mnie nie personalnie. Wyjątkowo czasami coś do mnie trafia na skrzynkę mailową. Pracownicy ambasady dostali zakaz kontaktowania się ze mną w sprawach służbowych jakichkolwiek. Nie pozwolono mi na spotkanie z pracownikami ambasady przed wyjazdem z Kijowa, co nastąpiło 19 lipca. To pierwsza publiczna wypowiedź Jarosława Guzego, czyli według MSZ-u odwołanego ambasadora, a według prezydenta wciąż obecnego ambasadora w Kijowie. Pierwsza wypowiedź od czasu, kiedy w lipcu Ministerstwo Spraw Zagranicznych de facto uniemożliwiło mu sprawowanie swojej misji. Dotąd, tak jak i pozostali odwołani ambasadorowie, nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, zgodził się to zrobić pierwszy raz dla Kanału Zero. Minister nie ma prawa mnie kierować do jakichś innych zadań, co próbuje robić. I tutaj to jest kwestia tych szykan, które mnie spotkają już na miejscu w Warszawie. Dużo o tym mówić, ale generalnie rzecz biorąc, minister uważa, że ma kompetencje, żeby mnie kierować do dowolnej pracy w MSZ. Skierował mnie do pracy w Departamencie Wschodnim jako urzędnika MSZ-u. Nie z MSZ-em żadna inna relacja niż stosunek pracy jako ambasadora nie wiąże. Równie dobrze na tej podstawie prawnej mógł mnie skierować do, nie wiem, podawania kawy w jego sekretariacie albo do czyszczenia toalet w MSZ-cie. Ja oczywiście się na to nie zgodziłem. Ja cały czas deklaruję gotowość do pracy, oczywiście w ramach tego stosunku pracy, który został nawiązany, czyli jako ambasador. No i to jest ten podstawowy spór prawny. Minister, nie mogąc doprowadzić do mojego odwołania, usiłuje robić wszystko, żebym podał się do dymisji. Czyli utrudnić mi życie na wszystkie możliwe sposoby. Notabene, ponieważ oczywiście nie zgłosiłem się do pracy w miejscu wskazanym przez ministra, bo uważam, że nie ma takich możliwości prawnych i minister nie ma takich kompetencji. W związku z tym nie płaci mi się w ogóle nawet tej płacy minimalnej. No i tutaj dochodzi do tak absurdalnych sytuacji. W sierpniu jechałam razem z delegacją prezydenta Andrzeja Dudy specjalnym pociągiem do Kijowa na uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy. Jechał z nami tym pociągiem także Jarosław Guzy. Jechał z nami do Kijowa, wracał z nami z Kijowa. To jego protokolarny obowiązek, żeby prezydentowi podczas takich uroczystości towarzyszyć. No i tutaj jest właśnie absurd tej sytuacji, bo ambasada polska w Kijowie skreśliła jego nazwisko z listy oficjalnej delegacji, no i tu dochodzimy do sedna sprawy, bo przychodzi prezydent, obok niego jest ambasador, prezydent mówi, to jest nasz ambasador w Kijowie, a Ukraińcy mówią, ale my go nie mamy na liście, no i co właściwie ci Ukraińcy mają w tej sytuacji zrobić? Przecież to nie Kijów powinien rozstrzygać, kto jest naszym ambasadorem, a kto ambasadorem nie jest. No ale Kijów oczywiście chętnie ten nasz duopol rozgrywa, no ale to jest już zupełnie inna historia. I chodzi tutaj o Kijów, o arcyważną z polskiego punktu widzenia placówkę. Z całym szacunkiem, to nie jest ani Kanada, ani Uzbekistan, to jest stolica państwa, które z nami sąsiaduje, stolica państwa, na którego terytorium toczy się wojna i to toczy się wojna z państwem, które nam jako Polsce też zagraża. I z tych wpisów
internetowych, które Wam już wcześniej cytowałam, wprost wynika też, że sytuacja dotyczy i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No trudno o ważniejsze placówki w dzisiejszym świecie, o ważniejsze placówki z punktu widzenia polskiej racji stanu. Ambasador w Stanach Zjednoczonych, Marek Magierowski, skapitulował i wrócił do Polski, ale nowego ambasadora w Stanach Zjednoczonych wciąż nie ma. Ogólny bilans nominacji ambasadorskich w wykonaniu pana prezydenta Dudy od czasu powołania nowego rządu wynosi zero. Zero. Nie uzyskałem ani jednego podpisu pana prezydenta nad żadną nominacją ambasadorską, nawet tam, gdzie pan prezydent deklarował współpracę, jak przy stałym przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej, a także nawet tam, gdzie nie było poprzednio ambasadora. Proszę zwrócić uwagę, że sprawa nominacji ambasadora w Izraelu jest symptomatyczna, bo tam nie dokonałem odwołania do kraju ambasadora, który by był. Bo tam nie ma ambasadora od 3 lat. Mamy wojnę. Złożyłem wniosek o powołanie na ambasadora byłego szefa Agencji Wywiadu, pana generała Huni. A Izrael to jest też bez dwóch zdań, chyba nikomu tego nie trzeba tłumaczyć, miejsce, w którym powinniśmy mieć swojego ambasadora. I to robienie sobie na złość, bo naprawdę trudno mi to inaczej nazwać, ma swoją wymierną cenę. Prestiż Polski na arenie międzynarodowej. Polskiemu przedstawicielowi przy NATO, przy najważniejszym, największym sojuszu wojskowym, którego jesteśmy częścią, czyli Tomaszowi Szatkowskiemu, który te funkcje przedstawiciela przy NATO sprawował przez prawie 5 lat, polski rząd zarzucił kontakty z Rosją, czym zresztą też już zajmowaliśmy się w lipcu na Kanale Zero. Według ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego panu Szatkowskiemu zarzucono nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi, uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych, a także opieranie się na sugestiach i inspiracjach zagranicznych firm przy sporządzaniu ważnych dokumentów państwowych dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa państw. Skierowałem zawiadomienie do prokuratury, która bada tę sprawę. Pozostaje mi wierzyć, że prokuratura coś z tym zrobi. Mam nadzieję, że wykaże się w tej sprawie obiektywnym podejściem. Skierowałem również pozew o ochronę dóbr osobistych po wyczerpaniu innych kroków prawa prasowego do Gazety Wyborczej, która bardzo nierzetelnie zachowała się w tej sprawie. Wydała 3, a chyba nawet już teraz 4 jest artykuł, nigdy nie kontaktując się ze mną, nigdy nie próbując weryfikować informacji, tworząc jakieś kolejne wersje. Pozew sądowy przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych złożył też Jarosław Guzy i on nie jest jedynym byłym czy obecnym ambasadorem, który wkroczył na drogę prawną z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Domagam się przywrócenia do pracy jako ambasador w Kijowie, bo w ustawie o służbie zagranicznej jest jasno napisane. Praca ambasadora polega na tym, że pracuje na miejscu w kraju akredytacji. Są wyjątkowe sytuacje, tak jak na przykład obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych. Mieliśmy taki przypadek z Białorusią, gdzie ambasador Michalski został odwołany do kraju. To była taka wyjątkowa sytuacja. No z Ukrainą my mamy normalne stosunki dyplomatyczne. Ja zwrócę uwagę na to, że są ogromne szkody, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, związane z taką teoretycznie formalną sprawą, jak kto jest ambasadorem, kto jest odwołany, kto jest w Kijowie, kto jest w Warszawie. My nie mamy ambasadora Ukrainy w Warszawie w tej chwili. Ambasador Zwalecz wjechał do Czech. Ambasador Wasyl Bodnar, który z Turcji miał przyjechać do Polski, to zresztą bardzo znana osoba w dyplomacji ukraińskiej, ważna osoba. Jego przesłanie do Warszawy też zostało wstrzymane przez Ukraińców, więc cierpi na tym nasza polityka zagraniczna. Pewne funkcje są możliwe tylko dla ambasadora, a nie dla chargé d'affaires ad interim, którym jest obecny pułkownik Łukasiewicz, którego wysłano do Kijowa. Wiem o kilku ambasadorach co najmniej, którzy też postanowili skorzystać z usług kancelarii, a być może są inne kancelarie, które prowadzą takie sprawy. Niektóre sytuacje są bardziej skomplikowane. Ja wiem, że są ambasadorowie, którzy pogodzili się z sytuacją. Ktoś odszedł na emeryturę, to wiemy o pani Anders na przykład we Włoszech. Wiem, że jeden z kolegów idzie na emeryturę również. Wiem, że niektórzy ze względu na sytuację rodzinną, finansową, no,
bardzo trudno im jest podjąć taką nierówną walkę z bezprawiem. W związku z tym zaakceptowali tę sytuację, pogodzili się z tym, że są odwołani do Warszawy. Słyszałem o przypadkach, gdzie właśnie kierowano ich do pracy w jakichś komórkach MSZ-u, gdzie jeden z nich nie miał miejsca przy biurku, bo nic dla niego nie przygotowano. Te sprawy w sądach, nie miejmy złudzeń, będą się toczyły latami. Swoją drogą jakby brakowało nam problemów z tym, kto uznaje jakich sędziów, no to teraz mamy jeszcze problem z tym, kto uznaje jakich ambasadorów. No i gdyby to był znów tylko nasz wewnętrzny polski problem, no to powiedziałabym nic nowego, w gruncie rzeczy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale my stworzyliśmy bardzo poważny problem na arenie międzynarodowej, dlatego że de facto stawiamy w bardzo niekomfortowej sytuacji rządy innych państw. No bo w gruncie rzeczy każemy im się opowiadać, każemy im wybierać i pokazywać, z którym obozem politycznym w Polsce sympatyzują. A to na pewno nie jest w naszym interesie. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz